Cześć! Wszyscy uwielbiamy długie weekendy, a dziś pokażemy Wam, jak taki długi weekend spędzić na roztoczu. Jako bazę wypadową naszej wycieczki proponujemy Wam Zamość. Jest tutaj wiele miejsc noclegowych, a w razie niepogody znajdzie się na pewno ciekawa atrakcja. Długie weekendy składają się zazwyczaj z 3 dni, a my zachęcamy Was, aby pierwszy dzień po przyjeździe przeznaczyć na zwiedzanie Zamościa. Miasta, które znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. O tym, jak sprawnie i ciekawie zwiedzić Zamość, dowiecie się z innych naszych odcinków. Linki do nich umieścimy w opisie. Jeśli będziecie chcieli odpocząć po podróży i zwiedzaniu, polecamy Wam pobliski Zalew w Nieliszu. Warto tam wybrać się na plażę, ale także piękny zachód słońca. Drugiego dnia polecamy Wam się wybrać w samo serce roztoczeńskiego lasu. Jedną z najbardziej popularnych atrakcji Roztocza są spływy kajakowe. My możemy Wam polecić sprawdzoną trasę z Obroczy do Zwierzyńca. Po dopłynięciu warto zostać dłużej w Zwierzyńcu, nazywanym Perłą Roztocza. Zobaczcie kościółek na wodzie i browar. Mamy tam dla Was też dwie ciekawe propozycje. Pierwsze miejsce to Bukowa Góra, gdzie po przejściu malowniczym lasem dotrzecie do punktu widokowego, skąd roztaczają się jedne z najpiękniejszych widoków na Roztoczu. Naszą drugą propozycją jest rowerowa wycieczka na Floriankę. Możecie tutaj spędzić czas aktywnie, a po drodze zobaczyć ostoję konika polskiego. Ze Zwierzyńca możecie udać się do Szczebrzeszyna, gdzie zobaczycie, jak wielokulturowy był to niegdyś region. Zobaczcie koniecznie cerkiew, synagogę i żydowski cmentarz. Trzeciego dnia nie śpimy, tylko zwiedzamy dalej. Z samego rana pojedźcie do Sójsca, aby zobaczyć jedną z największych roztoczeńskich atrakcji, czyli Szumę na Tandli. Warto wybrać się tam wcześniej, aby uniknąć tłumów na parkingu. Po leśnym spacerze wyruszamy, aby zobaczyć zupełnie inny krajobraz. Jedziemy do Józefowa, gdzie są kamieniołomy. Jest tam też wieża widokowa, z której możecie podziwiać piękne roztoczeńskie krajobrazy. Oraz bardzo ciekawa fontanna, na której znajdują się zwierzęta roztoczeńskich lasów. Ostatnim punktem naszej weekendowej wycieczki jest Krasnobród. Odwiedźcie ukrytą w głębi lasu kaplicę Świętego Rocha, kapliczkę na wodzie oraz sanktuarium. A przed powrotną podróżą wypocznijcie na miejscowym zalewie. Roztocze jest bliżej niż myślicie. Z Warszawy dojedziecie tutaj w niecałe 4 godziny, a długi weekend jest bardzo dobrą okazją, aby dokładniej zwiedzić i poznać Zamość i jego okolice. Podczas tej wyprawy zobaczycie jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce. Spędzicie czas wśród pięknej przyrody oraz spróbujecie tradycyjnego roztoczeńskiego cebularza. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.